kochani, witam was bardzo cieplutko i zapraszam was dzisiaj na baby haul. Tak, troszeczkę się tego nazbierało, będzie też taki mini open box, ponieważ dostaliśmy kilka rzeczy przepięknej zresztą z motywem sówek, które tak bardzo uwielbiamy, także od razu postaram się je otworzyć na wizji. Leo jest na spacerze z Krzysztofem, także ja mam chwilkę, żeby ten baby haul dla was nagrać i tak jak mówię, filmiki pojawiają się w poniedziałek, wtedy kiedy mam coś po prostu dla was do powiedzenia i do pokazania. Dobra, zaczniemy od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz to są, wow, takie oto, na pewno na Daily Boogie mogliście już zobaczyć, takie oto śpioszki na 3-6 miesięcy z myszką Miki w odcieniu miętowym. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie urzekły. Ten kolor po prostu mega, ale to mega mi się spodobał i stwierdziłam, że nie wyjdę do sklepu, jeśli ich nie kupię. Ale to już o tym mówiłam wam na Daily Boogie, pokazywałam przy okazji właśnie jakiegoś tam vloga te oto śpioszki. Także takie piękne śpioszki, cena 6 funtów, no i jeszcze Leo ich nie miał na sobie, nie mogę się doczekać, kiedy mu je założę, myślę, że w tym odcieniu będzie mu naprawdę bardzo ładnie, uwielbiam, kiedy nosi właśnie odcienie mięty, błękitu, bieli i szarości, bo naprawdę prezentuje się prześlicznie. Kolejna rzecz to też, to będą dwie rzeczy, które wam już pokazywałam na Daily Boogie, to jest z firmy Nuby, chyba tak. Taka oto zabaweczka, taki oto gryzaczek, już od plus 3 miesiące, na ząbki, na ząbkowanie. Koniecznie dajcie mi znać, jeżeli wasze dzieci tych gryzaczków z tej firmy używały, czy są dobre, czy się sprawdzają. My póki co jeszcze nie używamy, ale słyszałam bardzo dobre opinie na temat właśnie tych gryzaczków. Nie pamiętam, ile to kosztowało, chyba 4,99, 3,99, coś takiego. Ja kupiłam Super Dragu, ale widziałam, że w Tesco już też te gryzaczki są dostępne. Różne kształty, różne kolory, różne motywy. Ja akurat wybrałam taki oto, że tak powiem, gryzaczek właśnie na ząbkowanie. Kolejne rzeczy, które chciałam wam pokazać, to Leo dostał od Madzi, od naszej Madzi, od mojej super kumpelki. I słuchajcie, są to takie jakby grzechotki, instrumenty. Leo jest teraz na etapie właśnie grzechotek. Uwielbia po prostu trzymać sobie w rączce i wsłuchiwać się w dźwięki. Także to są takie oto instrumenty. Pierwsza grzechotka prezentuje się tak. Druga prezentuje się tak, zobaczcie jak fajnie dzwoni i trzecia taka zielona i tutaj tak fajnie tym możemy pokręcać i też bardzo fajne dźwięki właśnie te oto grzechoteczki z siebie wydobywają. Dobra, słuchajcie, będę to kładła tutaj, mam nadzieję, że nie zburzę mojej konstrukcji. Dobra, przechodzimy dalej, byliśmy w BM-ie i słuchajcie, BM zaskakuje nas naprawdę bardzo ostatnio pozytywnie. Tutaj jest kocyk Chmurki, który jest przemiły i cudowny. I to jest właśnie też kocyk z BM-u. Półka dla dzieci w BM-ie jest coraz prężniejsza, coraz fajniejsza, coraz więcej nowości. I słuchajcie, ostatnio jak byliśmy, zobaczyliśmy za cenę 5 funtów, 4,99, takie oto dywaniki do pokoiku dziecięcego. To jest taki kolor baby blue, bardzo pastelowy. Dywanik jest mega, mega mięciutki i jest w kształcie gwiazdki. Czyli coś, co tak naprawdę bardzo, ale to bardzo lubimy. Były jeszcze szare i były jeszcze różowe, ale stwierdziłam, że ten kolor będzie świetnie wyglądał w sypialni tutaj w kąciku Leo i że będzie bardzo pasował. Jest naprawdę mięciutki. O, czekajcie, ja wam pokazuję na odwrót. Właśnie, cena to 4,99, 5 funtów, także rewelacja. Dobra, i przechodzimy do rzeczy, które dostaliśmy. To też wam pokazywałam już na Daily Boogie, ale ci, co jeszcze nie śledzą kanału, to pewnie nie widzieli. A że to jest baby haul, to stwierdziłam, że fajnie by było pokazać. Słuchajcie, od Ulentki, od Ulentka dostał Leo takie oto piękne rzeczy, super zapakowane, w takim pięknym woreczku. Wszystkie linki zostawiam na dole. I jest to oczywiście komin w mleczka, butelki z mlekiem. Tak mi się ten komin spodobał. Do tego jest czapeczka i czapeczka też jest mleka i prezentuje się tak, taki mięciutki, fajny materiał i tutaj taka ala bandamka z super bohaterem i do tego również czapeczka. Super, Ulentka, dziękujemy serdecznie i nie możemy się doczekać, kiedy Leo te wszystkie dobroci już po prostu na siebie założy. I teraz przechodzimy do takich smaczków od My Lily i słuchajcie, dobra, zaczynamy. Ja po prostu jestem w niebo wzięta i nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko rozpakuję, kiedy wam to pokażę, kiedy Leo będzie mógł już po prostu
prostu z tych rzeczy korzystać. Jak wiecie, my uwielbiamy sowy, a tutaj przeważa motyw sów. I dla mamusi też coś pięknego się znalazło, także dobra, jedziemy, bo już się nie mogę doczekać. Pierwsza rzecz to jest taka oto sowa. No, słuchajcie, miętowa sowa, brązowe oczy, różowy nosek i różowe stópki. Skład 100% poliester, made in Poland. Dobra, otwieram. Będę trochę szeleścić, no ale cóż. Boże, nie mogę się doczekać, po prostu cieszę się jak dziecko. Zobaczcie, jaka jest piękna, sówka jest przeurocza. Już się też nie mogę doczekać, kiedy gdzieś ją tutaj sobie wyeksponujemy. A to jest taka pierwsza rzecz cudowności. Linki zostawiam na dole, możecie zobaczyć, jeżeli kochacie motyw sów i nie tylko, bo są i dinozaury, i koniki, patatajki, wszystko po prostu, to sobie zerknijcie. I to jest mini chyba, ta malutka sowa, są jeszcze większe, jest po prostu przepiękna. Jeżeli jesteśmy przy sówkach, to pokazuję Wam od razu wszystkie sowy, jakie mamy. I tutaj jest taka szara snówka. Zobaczcie, to jest po prostu taka pieluszka bambusowa, z tego co tutaj widzę. Bawełna organiczna i z bawełny organicznej jest sówka. Dobra, otwieramy. Okej, to się od dołu otwiera. Mój Leo, tak jak Wam mówiłam wcześniej, zobaczcie, jak przepięknie zapakowane. Mój Leo, tak jak Wam wcześniej mówiłam, uwielbia różnego rodzaju pieluszki bambusowe, tetrowe. Lubi je ciągać, lubi się do nich przytulać. Zobaczcie na sówkę. Cudowności, no, także super, dziękujemy pięknie. I kolejna sówka to jest gryzaczek, skład polskie, drewno klonowe, 100% bawełna organiczna, drewno czyścić zwilżoną szmatką, sówkę można prać ręcznie lub w pralce. Miętowa sówka z gryzaczkiem i już pokazuję, jak wygląda. Wow, ale się cieszę, naprawdę. Ja już tą paczkę otworzyłam, ale tak jak mówię, tylko zerknęłam. Zobaczcie na ten gryzaczek, jaki uroczy, o tak. Sówka prezentuje się tak, oczywiście ulubiony kolor, gryzaczek, wstążeczka, coś pięknego. Również moim zdaniem na prezent, jeżeli idziecie gdzieś, jak to drewno, o Jezu, jak to drewno ładnie pachnie. Także jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to myślę, że rewelka. Przechodzimy dalej, ja bardzo chciałam taki pokrowiec, taką szmatkę, taką narzutę na fotelik, do foteliku samochodowego i tutaj właśnie My Lily przyszła nam z pomocą i już Wam pokazuję. To jest chyba motyw ten z dinozaurami, który bardzo, ale to bardzo również mi się spodobał. Tak, to jest motyw z dinozaurami i jest to nic innego jak, słuchajcie, nie wiem jak Wam pokazać, jak taki oto, proszę bardzo, pokrowiec na fotelik. On się nadaje do fotelików Maxi Cosi chyba, tych wszystkich, ale nie jestem pewna, będę musiała się jeszcze zapytać. W każdym bądź razie na nasz będzie zdecydowanie pasował. Dobra, jak Wam to pokazać? I zobaczcie. I z tym motywem są również kocyki, jest pościel, no i tak wygląda pokrowiec. Tutaj ma taką gumkę, żeby założyć. Tutaj ma też takie jakby wycięcia na pasy. No, z tego też się bardzo cieszymy i tak jak mówię, już po filmiku szybciutko polecimy do samochodu, przyniesiemy fotelik i po prostu ubierzemy fotelik w takie oto ubranko. Oczywiście linki do wszystkiego zostawię Wam na dole, żebyście mogli sobie zobaczyć. Może coś Wam przypadnie do gustu, może coś Wam się spodoba. Ostatnia rzecz, zobaczcie, jak pięknie opakowana. I tutaj, kiedy Krzysztof wyjął to z pudełka, to stwierdził: o mój Boże, to jest po prostu opakowane cudownie. MyLily.pl, zobaczcie, to jest taki tutaj znaczek, proszę bardzo, magnesik. Możemy go sobie tutaj przypiąć do tego oto pudełeczka. Ja wiem, co tam jest, bo sama to sobie wybrałam, ale zaraz Wam przeczytam i zaraz Wam powiem coś więcej na temat oto, proszę bardzo, tych dwóch rzeczy. Najpierw rozłożę i najpierw Wam pokażę serduszko, jakże przyjemne, w chmurki, w kropelki. Wygląda tak. I też jest to wiskoza bambusowa, 100%, także już Wam pokazuję i zaraz powiem Wam coś więcej w tym temacie. I tutaj są tak jakby dwie takie chmurki, proszę bardzo, i to są takie serduszka. Coś cudownego, mięciutkiego, przyjemnego. Dobrze, przepraszam, bo mnie tutaj nosek zaswędział. To jest nic innego jak Sweetheart, specjalny dressing właśnie My Lily, 100% materiału bambusowego i bardzo, bardzo delikatna bawełna. Już Wam przeczytam, bo to jest naprawdę świetna rzecz. Sweetheart to jest wielofunkcyjne bambusowe serduszko. Zachowuje zapach mamy i tym samym staje się wyjątkową przytulanką, dzięki której dziecko jest spokojne, czuje się bezpiecznie i lepiej śpi. Jest
niezbędne mamom karmiącym piersią, zabezpiecza przed wychłodzeniem i zapaleniem piersi, a także można nim osłonić pierś w czasie karmienia w miejscu publicznym. Można je wykorzystać jako delikatną pieluszkę do wycierania wrażliwej buzi malucha w czasie karmienia, a także do odbijania po karmieniu. Jest przydatne tacie, babci, niani, którzy zajmują się dzieckiem podczas nieobecności mamy. W czasie nawału mlecznego zabezpiecza skuteczniej, obejmując większy obszar i chłoniąc lepiej niż wkładki laktacyjne. Doskonale sprawdza się jako podkład dla niemowląt, którym poci się główka. Przydaje się rodzicom noszącym dziecko w chuście, w nosidełku, jako wkładka pomiędzy ciałem rodzica i dziecka. Oczywiście Made in Poland, Super Mama Awards 2015, pieluszka dla dziecka Gold. I słuchajcie, ja to bardzo chciałam wypróbować u siebie i jeszcze raz Wam pokażę, jak te pieluszki wyglądają. W kształcie serduszka, bardzo przyjemne, bardzo mięciutkie. Ja myślę, że będę podkładała dla Leo podgłówkę albo po prostu, jeżeli będzie mu się odbijało, ulewało, no to po prostu będę sobie tą pieluszkę tutaj kładła. Jest niezwykle miękka, bambusowa, wielofunkcyjna, także super. Dziękujemy pięknie i coś dla mamy, co bardzo mama chciała, to jest taki oto kocyk. Zobaczcie, przepiękny koc, miętowy, mięciutki. Ja już go dotykałam, nie będę go teraz odpakowywać, na pewno powiem Wam coś więcej w jakichś tam vlogach czy w ulubieńcach, jeżeli się sprawdzi. Koc wygląda tak, są jeszcze szare chyba, z domieszką fioletu, my wybraliśmy sobie taki oto miętowy. Widziałam go chyba u Laury, tak mi się przynajmniej wydaje, u pani Danusi, że ma. Także koce cieszą się naprawdę ogromnie dobrą opinią, są mięciutkie, przyjemne i umilają noce i wieczory. Także myślę, że będziemy sobie z Leo rozkładać ten kocyk i się po prostu na nim wylegiwać. Także słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym baby haulu. Koniecznie dajcie znać, czy Wam udało się coś fajnego upolować. Linki zostawiam Wam na dole. No i jak zwykle pozdrawiam Was cieplutko. Buziaczki, pa pa!